Modlitwa adoracyjna Anioła Stróża Portugalii z Fatimy. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach na ziemi. Ma wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa, zaniedbania i obojętność, którymi jesteś obrażany. Dla nieskończonych zasług Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach na ziemi, na wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa, zaniedbania, obojętność, którymi jesteś obrażany. Dla nieskończonych zasług Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach na ziemi, na wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa, zaniedbania i obojętność, którymi jesteś obrażany. Dla nieskończonych zasług Twego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.
Niechaj będzie pochwalony ten Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony ten Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony ten Najświętszy Sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.